Cześć, z tej strony Anton. Witam i zapraszam na kontynuację rozgrywki w Global Farmer. Mamy już gospodarstwo, tam kilka budynków postawione, maszyny pierwsze zakupione. Jest już pierwsze pole zakupione, które tutaj się właśnie... Jest to pole o powierzchni tam chyba 1,4 hektara, 1,2 hektara. I teoretycznie mamy już następne zadania, czyli mam przygotować pole, zasiać marchew i zebrać tą marchew. Jak to się będzie robiło, jak to się robi w tej grze, więc wchodzimy sobie na pole, wciskamy tutaj plant i w tym momencie wyskakuje nam jak gdyby taki kalendarz prac, na którym też mamy zaznaczone bardzo ważne informacje, jak one się będą kształtowały w przeciągu roku. Czyli tutaj mamy wszystkie miesiące i tutaj pewne wahania różnych tutaj czynników, czyli mamy pH, one generalnie jest stałe, jak gdyby w ciągu roku. Później mamy nawodnienie, które rośnie tutaj. Aktualnie jest zima, tak więc są mniejsze opady, ale później będzie tego więcej. Podobna sytuacja jest z chwastami, które teraz nie rosną, ale później będzie ich coraz więcej, tak? I podobna jest też sytuacja z poszczególnymi tutaj zawartościami poszczególnych pierwiastków w glebie, kiedy tutaj widać, że jest tendencja spadkowa. I później tak samo jest z fosforem, fosfor jest w miarę taki stabilny, natomiast z potasem jest też taka sytuacja, że spada. Temperatury rosną w miarę kiedy mamy na przykład ciekawsze miesiące, znaczy miesiące letnie. I tak samo rośnie długość jak gdyby nasłonecznienia w miarę kiedy po prostu zmieniają się pory. Żeby tutaj zasiać, po prostu musimy wybrać odpowiedni termin dla odpowiedniej uprawy. Tutaj po prostu będziemy planowali wszystkie prace na tym polu. Tak więc już tutaj mam zaznaczony, to wystarczy, o właśnie, jak jest taki coś, to wystarczy kliknąć ten plusik, ale to już wcześniej zrobiłem chyba. No więc możemy sobie przesuwać ten jak gdyby, znaczy najpierw wybieramy sobie marchew, co my tutaj chcemy zasiać, czym będziemy, jak gdyby, co nas tutaj interesuje. Tu jest aktualnie pokazany plon, jaki maksymalny może być plon w momencie, kiedy rozpoczniemy siew 18 marca. Możemy sobie przesuwać troszeczkę tutaj i widzicie, że jeżeli zasiejemy później, ponieważ temperatura dla marchwi to jest od 6 stopni, i w momencie, kiedy, znaczy wcześniej, gdybyśmy tam doczytali sobie, kiedy ta temperatura jest 6 stopni, to byśmy wiedzieli, że, znaczy, jeżeli tu sobie skasujemy to, dobra, jeszcze raz, to wiemy, gdzie jest temperatura na poziomie 6 stopni, tak? Odkąd się, jak gdyby jest nas, interesuje nas, jaki termin, tak? Tak więc na przełomie marca, kwietnia. Jak sobie odpalamy jeszcze raz, wybieramy sobie marchew i od razu jest 91%. Można troszeczkę przesunąć sobie i zobaczyć, czy temperatury wyższe przy siewie spowodują, że będziemy mieli wyższy poziom tutaj plonowania. Tak więc, no, wybierzmy sobie troszeczkę wcześniejszy poziom, bo jeżeli to nie zmienia tego faktu, to ok. No i tutaj jest napisane, dokładnie tutaj, w tym miejscu mamy dokładnie opisane od kiedy będziemy siać, kiedy zbierzemy. Czyli przez 3 miesiące rośnie tutaj ta uprawa. Być może zdążymy jeszcze z drugim razem. Tak więc trzeba by to spróbować. Jeszcze sobie przesuniemy to. Nie wiem, czy to tak będzie działało, ale na razie tak spróbujemy. No i generalnie to jest pierwszy krok, czyli wyznaczenie czasu, w którym będzie ta uprawa zasiana i tutaj automatycznie na podstawie tego jest obliczone, kiedy będzie zebrane i tak dalej. Tak więc od razu, w momencie, kiedy to zaznaczymy, mamy tutaj wszystkie prace, które powinniśmy zrobić, które powinniśmy wykonać tutaj, tak? No i tutaj jest ewentualny plon, strata na plonie, czyli tam 93, no tak więc 7% mniej niż to rzeczywiście moglibyśmy tutaj wyciągnąć. To jest chyba kwestia chyba gleb, z tego co pamiętam. Dobra. Oczywiście tutaj jak sobie najedziecie, to będzie wszystko dokładnie wytłumaczone w języku angielskim, tak? Mamy tutaj, w tym momencie pole na przykład posiada 82% nawodnienia, marchew potrzebuje 40% w ciągu 90 dni i tak dalej. W tym momencie tu jest napisane, że nie tracimy żadnych procentów, czyli jest optymalne nawodnienie. Tutaj jest podobna sytuacja z nawozami, tak?
tutaj już mamy trochę za mało potasu, więc teoretycznie powinniśmy tutaj, znaczy to są takie małe zmiany, tak więc znaczy najlepiej poczekać z tym nawożeniem, zresztą później to jeszcze ogarniemy. Gdzie najwięcej tracimy? Na glebie tracimy. To, o czym wcześniej wiedzieliśmy, że tutaj jest za mało piaszczysta gleba, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, ale tutaj za bardzo nic się z tym nie da zrobić, tak więc sobie to odpuścimy. Chwasty nie mają żadnego wpływu. Mamy też magazyny odpowiednie, tak więc ewentualnie tyle możemy zarobić na tym polu. Całkiem nieźle, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pole wcale dużo nie kosztowało, ale trzeba wziąć pod uwagę również, że tutaj pracownik jest cały czas wynajęty, czyli rocznie ten pracownik będziemy musieli tutaj przeznaczyć aż 6 tysięcy. Dobra, w następnym kroku możemy tutaj sobie jeszcze dodać na przykład kultywatorowanie. Tyle tylko, że w tym momencie nie możemy tego zrobić mechanicznie, ponieważ nie mamy kultywatora. Tak więc, co spowoduje kultywatorowanie? Kultywatorowanie spowoduje, że zredukowane zostanie ilość chwastów o 15%. W następnym kroku możemy dodać sobie orkę, podobna sytuacja, ale nie mamy sprzętu do tego, tak więc przechodzimy do następnego i tutaj mamy przygotowanie już bezpośrednio przed siewem. Mamy do tego sprzęt, musimy przypisać sprzęt, który tutaj będzie nam potrzebny, w związku z tym, że aktualnie mamy tylko i wyłącznie jeden traktor i mamy jedną sztukę maszyny, która jest w stanie to zrobić, tak więc wystarczy tutaj potwierdzić, mamy w trybie maszynowym, a nie jak gdyby manualnym i to już jest jak gdyby gotowe, ogarnięte. Nie wiem, co to znaczy ten plusik. Aha, tu ewentualnie moglibyśmy jeszcze jakąś inną robotę dodać, ale dobra. To nie, dobra, to sobie po... Dobra, spoko. To już nic tutaj nie będziemy robili. Jak widzicie, w momencie, kiedy dodałem tą pracę, tutaj mamy 93 dni i ten okres się zwiększył. Każda ta praca, jak gdyby, dodatkowo będzie... Każde dodatkowe tutaj prace będą zwiększały na przykład okres, jak gdyby, prac na polu. Tak więc to trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, lecimy sobie, tu jest bardzo podobna sytuacja, nic nie musimy zmieniać, ponieważ mamy tylko jedną maszynę, wystarczy, żeby to potwierdzić. Dobra. I no zbiór też, można wziąć manualny, ale to 97 dni, a tutaj 92, okej, okay, że niby, jeżeli mamy taki zbiór, o właśnie, musimy zaznaczyć to. Dobra, teraz to zaznaczymy, czyli łącznie 93 dni wychodzi, tak jak wcześniej powiedziałem. Teraz następny krok i tu mamy takie, jak gdyby, podsumowanie tego, co tutaj się wydarzy i jaka jest aktualny stan. I jest napisane, no, jakie to jest pole, ile jest wymaganych nasion, jak długo będzie rosło, jaka jest cena za kilogram i spodziewany jest plon, czyli tyle, a tyle mamy w magazynie, mam 36 tysięcy litrów. I jeszcze jest, jaki to jest rodzaj tutaj magazynu, bo to wszystko na to trzeba mieć, to ma na to wszystko wpływ. Czyli w tym momencie możemy znaczyć sobie plant i tyle będzie nas kosztowało pierwsza praca, czyli jak gdyby siew. Podejrzewam, że to jest to razy jakaś tam cena tych nasion. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, ile kosztują te nasiona. W każdym razie akceptujemy to. I to jest już pierwsza praca, jak gdyby, na tym polu. Do 3 lipca będzie wykonywana. Teraz sobie spróbuję wejść tutaj w Field Overview. I mamy właśnie pierwszą pracę, jak gdyby, wykonaną tutaj. Zaplanowaną dla pierwszego pola. No i to chyba wszystko. Bo teraz należy po prostu przewijać czas. No i zaczynamy sobie przewijać tutaj czas. Możemy tutaj przewinąć czas na przykład do następnej akcji, czyli do kwietnia, żeby to przyspieszyć. Dobra, lecimy sobie z tym. Zaraz zobaczymy, jak ten czas leci tutaj. Miesiąc pierwszy. Zapłaciliśmy pracownikowi 500. A więc ok, już zima ustała. Następny miesiąc. Zresztą tam był taki licznik, było pokazane, ile dni jest do rozpoczęcia prac. Nie wiem, czy zauważyliście. No i dobra. Lecimy z pierwszą pracą polową. Jeździ sobie tu jakiś ciągniczek. Możemy przyspieszyć, to będzie trochę szybciej jeździł.
Ale to jest menadżer, tutaj nie będziemy tutaj pracować, tylko to jest jakieś wyobrażenie, co się dzieje na polu. W tym momencie przygotowujemy pole do siewu, tak? Tak więc przyspieszymy sobie, zakończyliśmy ten proces, pole przygotowane jest. No i teraz będziemy siać, za chwilę tutaj, nie wiem, czy już jest, a już widzę, że jest tutaj, sieje sprzęcik. Dobra, przyspieszymy, czyli pierwszy punkt odhaczony. Dobra, lecimy sobie z tym. Mamy teraz jedno pole, tak więc się skupiamy na jednym polu. W związku z tym obok może być ileś tam pól, które będziemy uprawiali jak gdyby równolegle, nie? Tak więc my się skupiamy tylko na tym. Tak więc jest tego typu sytuacja, że tutaj musimy mocno przyspieszać czas. Ale po prostu się uczymy, jak gdyby. Na tym etapie nie ma tutaj jeszcze takiej sytuacji, że ja musiałbym tutaj reagować, albo usuwać chwasty, albo nawieść ekstra, tak więc można zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli tutaj przyspieszymy, czy będą jakieś zmiany. O, widać, że coś się tu zmieniło. Spadło nam troszeczkę zawartość potasu, co było, jak gdyby wcześniej było tam pokazane. I podobna sytuacja będzie z azotem, że on będzie cały czas w miarę wzrostu roślin ubywał, więc sobie przyspieszamy. Coś się tutaj zazieleniło. Tak to wygląda. Niestety nie mogę jeszcze bardziej zbliżyć. Lecimy sobie dalej. No, jak widzicie, dobra, zatrzymajmy. I teoretycznie, jak widzicie, już jest kwestia, troszeczkę problem z potasem. Wcześniej mogliśmy, jak gdyby wiedziałem, że to będzie, ale tutaj z tego, co mi się wydaje, można by było nawozić. Tyle tylko, że to jest samouczek i on chyba na tym etapie nie pozwoli nam nic tutaj wykonać, tylko po prostu musimy po prostu przewinąć ten czas. Tak więc lecimy sobie z tym. Naturalnym będzie też, że za chwilę azotu zabraknie, ok. I jesteśmy już, o, przed dzień zbioru, zbieramy sobie to i lecimy. Oczywiście tutaj jest, z racji tego, że mamy jedno pole, to się skupiamy na jednym polu. Gdybyśmy mieli tych pól bardzo dużo, to byśmy musieli ileś tam pól ogarniać w jednym momencie. Możemy sobie wykorzystać wtedy ten sprzęt na innych polach, ustawiając odpowiednie te prace, wiedząc, że na przykład zbiór będzie trwał, nie wiem, tam 3 dni, no to ten ciągnik, to przy następnej uprawie będziemy mogli przesunąć troszeczkę czas siewu, czy po prostu następna uprawa będzie miała inne terminy, znaczy w tym sensie, że ma inne wymagania, jeżeli chodzi o temperaturę gleby przy wschodzie, tak więc to trzeba odpowiednio sobie poukładać, ale tutaj tak wnoszę, tak mi się wydaje, natomiast tutaj jest tylko i wyłącznie tego typu sytuacja, żeby wykonać to, co musimy zrobić. To jest tak jak gdyby samouczek, tak więc przyspieszymy sobie tą pracę. Dobra, i zebraliśmy. Teraz jest czas, aby sprzedać nasze uprawy, czyli muszę sprzedać nasze uprawy. I teraz jest tak, ile mam tego? Tutaj, tak jak było wcześniej wspomniane, mam, cena jest jak gdyby 4 euro za kilogram. Trochę, no nie wiem, powinna się zmieniać tam trochę w czasie, no ale to jest, być może takie rzeczy będą ogarnięte w tej grze kiedyś tam, ale na razie nie. Dobra, sprzedamy sobie na przykład tonę, żeby już mieć pierwsze pieniądze, czyli 4000. Dobra, sprzedajemy i teraz tak, muszę, ponieważ mamy ubytki w nawozach, to muszę sobie kupić rozsiewacz do nawozów w następnym kroku. A więc lecimy sobie do domu i tutaj będziemy musieli zakupić rozsiewacz do nawozów. To jest to. Dobra, okej, okay, to. Jeśli to się uda wstawić, obróćmy to, żebyśmy... O, dobra, wykorzystamy. I mamy nawieść. Podejrzewam, że wcześniej nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ nie mieliśmy rozsiewacza do nawozu. Bo teraz jak sobie wyjdę i teraz wejdę na pole... O, to widzicie, w tym momencie mam już możliwość nawożenia. A wcześniej nie miałem takiej możliwości, ponieważ nie miałem maszyn. Tak samo jak nie mam teraz możliwości oprysków na chwasty, ani nawadniania, ponieważ nie mam do tego sprzętu. Tak mi się wydaje. Dobra, wykonam sobie. I teraz tak, co tu jest napisane? Po prostu mam nawieść, ale nie jest napisane, czy jakimś specyficznym nawozem...
Nie, tylko jest napisane, że po prostu mam nawieść. To może, bo tutaj jak widzicie, no teoretycznie, ale nie, tego fosforu też już jest mało. Nie wiem, jaka będzie następna uprawa. Tak więc sobie polecimy w taki sposób i jest w tym momencie odpalone nawożenie i od razu wyskakuje, kiedy rozpocznie się nawożenie. 4, czyli dzień później. Tak więc sobie przeskakujemy na następny dzień. Nie wiem, czy coś się na tym polu dzieje. A, tutaj w krzakach jedzie. Sprzęcik, proszę bardzo. Oś tam ogarnia, nie? I te poziomy powinny rosnąć. Zaraz zobaczymy, czy one polecą do góry. Tak, widzę, że już potasu jest troszkę. Ewentualnie można by jeszcze by dorzucić trochę potasu. Ale dobra, nie będziemy kombinowali, bo widzę, że w następnym kroku mamy się nauczyć, jak po prostu dodatkowo tutaj jeszcze nawodnić. Chociaż akurat w tym przypadku, nie, w tym momencie nie potrzeba tutaj nawadniania. Ale dobra, to jest samouczek i akurat no, w tym klimacie, w którym my jesteśmy, no to teoretycznie nie potrzeba nawadniania, ale musimy to zrobić. Tak więc musimy zakupić najpierw ten system irygacji. Dobra. A, jeszcze ja tutaj mam marchew, tak więc dobra, jeszcze spokojnie, ewentualnie za chwilę sprzedam to wszystko. Mam 125 tysięcy, to nie wiem ile ten system irygacyjny będzie kosztował. Czekajcie, bo to jest tutaj. Gdzieś go widziałem, to jest 128 tysięcy. No, trochę kosztuje, trzeba przyznać. Jest dosyć długi, tak więc to trzeba będzie umieścić tutaj osobno w garażu. Zmieści się? Dobra, zmieścił się. No i trzeba wykonać nawadnianie. Tak? A, się zastanawiałem na ile, jaką moc. Ale dobra. Widzę, że jest tutaj stuwa. A czy to nie już teraz, bo to trzeba by. O, właśnie tak pokazać. Dobra, dobra, okej. Okay. Idziemy sobie i teraz nawodnimy. Chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne, ale już mamy taką opcję. Tak. Tak więc już wiem, o co chodzi. W momencie, kiedy mamy dany sprzęt, to mamy możliwość wykonywania takich prac. Gdyby samouczek nas nauczył, dlaczego wcześniej nie mogliśmy nawozić, mimo tego, że wiedzieliśmy, że będzie sytuacja. Ojeju, powolnij ten czas. Mimo tego, że wiedzieliśmy. A teraz deszcz nawet pada. To w ogóle. No dobra, ale musimy nawozić. Ten, musimy nawodnić, tak więc za 180 euro to musimy zrobić tą robotę. Chcąc czy nie chcąc, zrobimy to. Bo tak gra zadecydowała. Dobra, jeździ coś tam, nawadnia. Fajnie to nawet wygląda, dobra, okej. Okay. I teraz będziemy pracowali nad zredukowaniem ilości chwastów. Tak więc. Tam wcześniej mówiłem o tym, że kultywatorowanie jorka redukuje poziomy chwastów. Ale oczywiście, jak już one wyrosną, no to trzeba już to jakoś je usunąć w tym momencie. No dobra, czyli z powrotem wracamy tu i opryskiwacz trzeba będzie kupić. Jest tutaj. Dobra, gdzieś go się wstawi. Może tutaj się uda go wstawić? Dobra, udało się. Dobra, z powrotem sobie wracamy na pole. Tak, i teraz mamy już cały zakres wszystkich prac, które możemy tutaj wykonywać. Tak więc oprysk 180 euro kosztuje, więc lecimy sobie z tym. I przyspieszamy sobie czas. Jeszcze szybciej. Dobra. I w tym momencie mamy tutaj na tym polu, oczywiście moglibyśmy sobie dodać trochę potasu, ale to jest poziom dla marchewki. Nie wiemy, co będziemy w następnym tutaj etapie robić, tak więc na razie jeszcze sobie się wstrzymamy. Może będzie jakaś uprawa, której nie potrzebuję, ale, nie, ale wątpię w to, żeby nie było. Dobra, co mamy teraz zrobić? Musimy zrobić kontrakt. Okej. Dobrze. Czyli kontrakty są tutaj gdzieś. To jest marketplace. To są kontrakty. O, jest kontrakt na marchew. Ja już tą marchew mam. Ja już tą marchew mam. Mam tysiąc. Ile mam marchwi? Nie wiem, gdzie to się sprawdza. Szczerze mówiąc nawet. Aha, dobra. Na marketplace. Mam 1200 kg marchwi. Dobrze. Fajnie, że nie sprzedałem jej całej. To więc jak będziecie robili, wy sami samouczek, to nie sprzedawajcie tej marchwi na samym początku, całej. Ja tam sprzedałem tylko 1000. Tak więc, dobra, idziemy na kontrakty. Nie, to nie jest tu. Aktualnie nie ma żadnych.
To są tutaj? Gdzie są te? To, tutaj. 400 dni. Za 1000 dostanę 6000. A tu za 500 dostanę 5500. Nie, no spoko. Tylko, że tutaj mam dłuższy okres czasu. Aha, z tym mógłbym się nie wyrobić. Jak 300 dni mam na to. Chyba, żebym wcześniej zasiał. Dobra, ale ja mam tą marchew. I tak. Od razu mogę, jak gdyby, wykonać ten kontrakt. Complete contract. I elegancko. Dostałem 5500 jeszcze za to. Czyli fajnie. I teraz w następnym kroku będzie co? O ja, teraz to już będzie jazda. Teraz będziemy musieli, ale widzę, że tak, mamy możliwość już chyba swobodnej gry w tym momencie, bo jak gdyby te podstawy już mamy. Oczywiście nie mamy tutaj wszystkich upraw, w związku z tym podejrzewam, że nie będzie potrzeba kombajnów i tak dalej, innych maszyn. Skupimy się na warzywach, podejrzewam. I tak to będzie wyglądało, ale generalnie chodzi o to, żebym zarobił 250 tysięcy. Nie wiem, ile to czasu mi zajmie, dlatego tutaj sobie zakończymy ten odcineczek, ponieważ w następnym odcinku będziemy musieli tutaj no już mocno pocisnąć, ponieważ mamy cel do wykonania, czyli 250 tysięcy tutaj musi być. Podejrzewam, że sobie za chwilę szybko kupimy większą ilość pól i być może jeszcze nawet zdążę tutaj zasiać marchew w drugim terminie. Zaraz to zobaczymy, czy na przykład marchew byłbym w stanie zasiać w drugim terminie jeszcze i zebrać. Dzięki za suba, ale zobaczymy. Czy coś takiego będzie? Nie. Ale szparagi mogę zrobić. Tylko, że do szparagów nie wiem, czy będę potrzebował jakiś sprzęt specjalny. Tak więc nie. Jest trawa. Jest trawa. Tylko, że tutaj ewentualnie mało pieniędzy zarobię. I będę musiał jakieś maszyny kupować. Natomiast tutaj siłą mięśni mojego jednego pracownika może sami to ogarniemy. Problemem może być tutaj poziom potasu, ale to możemy jakoś ogarnąć. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kontynuację tutaj rozgrywki w tą grę.